skończyłem wam wczoraj pokazywanie Pana Jezusa dwóch form obecności w świecie. Obecności duchowej i obecności realnej w tabernakulum. Jedna i druga obecność, ta duchowa w Tobie i ta jest bardzo ważna. Natomiast bardzo istotną i konieczną jest cześć, ta zewnętrzna, ukazana przed majestatem Boga obecnego realnie w Najświętszym Sakramencie obecnego w tabernakulum. Stąd nam teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego tyle walk z postawami w Kościele, z modlitwami, czyli wykasywanie starych modlitw, a wprowadzania po prostu banialuk współczesnych, zmiana koncepcji adoracji, zmiana pieśni, zmiana charakteru z medytacyjnego na estradowy. Dziś chcę mówić o Panie Jezus, o duchowej obecności Boga w człowieku. Powiem Ci, córko, o sposobach oddawania mi czci w Twojej duszy. Chciałbym, aby dusze powołane do większej doskonałości znajdowały rozkosz w posiadaniu mnie i szukały we mnie siły i pocieszenia. Pan Jezus wczoraj wyjaśniał, że moi drodzy, są różnorakie, moi drodzy, formy czci, ale to też jest i zależne od zdolności, od łas, jakie człowiek otrzymuje, od wiary. O tu wymienię, mówi tak. Cześć wewnętrzna, ta duchowa, zależy w mierze od Ciebie. To jest pierwszy. Od Twojej wiary, od potrzeb Twojej duszy i od jej zdolności i jednoczenia się ze mną. Nie wszyscy mamy równo. Kiedy byłem z Wami w Akita w Japonii na rozkaz Pana Jezusa w miejscu objawień Matki Bożej, główna bohaterka objawień, siostra Marianna, miała łaskę ogromną, że ona na modlitwie nie miała nigdy roztargnień. Idealne skupienie, wszystko płynie. Bóg jej pokazał, że to jest dar. Jej współczesna w kuchni miała takie roztargnienia, nie mogła na siebie, Pan Jezus na 3 dni zabrał wnętrze tamtej siostry i dał jej. Ona zrozumiała, ona była przekonana, że wszyscy tak się modlą. Że mają takie zdolności skupienia. Wtedy zrozumiała, jak trzeba Panu Bogu dziękować za dar wyciszenia duszy, zdolności modlenia się. Stąd też Bóg obdarza niektóre dusze, jak mówi, powołaniem do większej doskonałości, aby Bóg znajdował w spotkaniu z taką duszą rozkosz i aby te dusze szukały w Bogu siły i pocieszenia. Wielu z Was szuka pociechy u ludzi, którzy tylko w jakimś ograniczonym stopniu potrafią Cię zrozumieć i wyobrazić siebie, w sobie, czyjeś cierpienie, podczas gdy ja znam doskonale cierpienia waszych dusz i ciał i sam będąc doświadczony wszelkim cierpieniem i bólem, potrafię wam współczuć jak nikt inny. Spróbujmy rozebrać to zdanie.
większość z nas szuka słuchacza przy jakimś niepowodzeniu, chorobie, jakimś zdarzeniu, że się wylewamy, mówimy i nagle chcemy jednego. Tak, masz rację, rozumiecie. Pan Jezus mówi, człowiek potrafi go w ograniczonym stopniu ciebie zrozumieć i wyobrazić sobie czyjeś cierpienia. Bo tak jak dusze ludzkie są niepowtarzalne, tak i ludzkie cierpienia są niepowtarzalne. Każdy ma pewną swoją pulę cierpień do wykonania, krzyży na miarę możliwości. Ani ja cierpię, mamy moje nie zrozumie, ani ona moich. Mogę tylko kiedy serce tak, utulić, rozpłakać się, na co mnie stać. I grzecznie wysłuchać i odesłać do Pana Jezusa. Rozłożyć to na płaszczyźnie wiary. Jeśli to rozłożę na płaszczyźnie swojego człowieczeństwa, to tylko jest zajmowanie czasu. Jeśli byłbym psychologiem, to zapraszam Panią na spotkanie za miesiąc. A jak język nie pomoże, to proszę Panią, mamy rozwiązanie. Benzol ołowiany 2 razy dziennie. Więc człowiek nie da nam łaski zrozumienia. Tu mnie uderzyło to, co Pan Jezus mówi teraz. Podczas gdy ja znam doskonale cierpienia waszych dusz i ciał i sam, będąc doświadczony wszelkim cierpieniem i bólem, potrafię wam współczuć jak nikt inny. Doświadczony wówczas i doświadczony obecnie, bo ale piękne orędzia, gdzie Bóg pokazuje o cierpieniu Boga współcześnie, co on dziś przeżywa z powodu odejścia ludzkości. Jestem również najlepszym towarzyszem wszystkich waszych prac, bo nigdy nie obserwuję was z intencją poprawiania i krytykowania waszych zachowań, ale zawsze towarzyszy wam mój miłosierny wzrok. Tu odsyłam w tej książęce 3 czy 4 orędzia, których nie znacie, jak dostałem strzały. I ci zasłużone, bo pokazałem rogi, że miałem rację, rozumiecie, i od razu dusi nieprzyjaciela. Co z tego, że wygrasz, jak oni nie pójdą tobą? To nie to. Dlatego Pan Bóg dziś mówi taką perfekcyjną daje receptę. Kim on jest? Jestem najlepszym towarzyszem waszych wszystkich prac. My jak kogoś obserwujemy, to co potrafimy zrobić? Oceniamy od razu i mamy rady. Przyglądnijcie się, jaki jest Bóg. Bo nigdy nie obserwuje was z intencją poprawiania. Bóg. Nigdy i krytykowania waszych zachowań. Ale zawsze towarzyszy wam mój miłosierny smak. Radzę czym prędzej. Dziś se przestanę przeczytać jedno orędzie do mnie, zobaczycie. Tam napisałem swojego pasterza. Nie naśladujcie, że Bóg jeszcze jest cierpliwy wobec mnie. Sam go nie rozumiem. Prowadzenie nas przez Boga jest całkowicie inne. On wszystkiemu nam towarzyszy, obserwuje, ale nie z intencją, że uwagę da, ale u niego nie ma intencji poprawiania. My jak na kogoś polujemy, to się mówi, żeby go złapać haka. Tu, drożej i go wyrazić. Takiej intencji u Boga nie ma. Ani krytykowania waszych zachowań. Czy to nie rozkosz mieć świadomość, że oblubieniec jest blisko i przygląda się swojej oblubienicy? Radzę przegryźć 2 kazania
wczorajsze i przedwczorajsze, byśmy zrozumieli obecność Boga w naszym życiu. Przez łaskę Chrztu Świętego każdy z was jest częścią mojego mistycznego ciała. I tu, żebyście państwo zrozumieli, że choć pełnia mistycznego ciała jest w katolicyzmie, ale protestanci przez chrzest są też częścią mistycznego ciała Pana Jezusa. To są nasi bracia, rozumiecie? Biedni, heretycy i odstępcy, ale są bardzo bliski naszym sercom. Mamy takie piękne orędzie, jak Bóg nam uczy nas, komu najpierw pomagać? Swoim najbliższym, katolikom. Na drugim miejscu wymienia wszystkich chrześcijan, a dopiero później wszystkim innym ludom. Dlatego to zdanie jest bardzo konkretne i bardzo cudowne do zrozumienia, że dzieci problem protestantów jest naszym problemem. To jest kwestia ich zbawienia, żeby poznali prawdę. Nie, że oni mają prawdę i są paralelnie, bo Kościół tak na dobie ekumenicznej, to są to dwie drogi, które tu i tu dają pewność nieba. Na tym polega dramat ekumenizmu. Dzieci zarówno nas, jak i protestantów, Pan Jezus mówi, ukochałem miłością niepojętą, bo ci, co przyjęli łaskę Chrztu Świętego, stali się częścią Jego mistycznego ciała. Podziwiam jej smukłe dłonie, kiedy pracuje. Mówi tu o oblubienicy. Mistyczna dla Kościoła. I uśmiech, kiedy wspomina moje dzieła. To jest logiczne. Tak jak oblubieniec zachwyca się oblubienicą i zauważa każdy drobiazg jej urody, tak ja miłuję was wszystkich, którzy tworzycie mistyczne ciało Kościoła i jesteście jego członkami. Pan Jezus nie przestał kochać protestantów ani wszystkich innych chrześcijan. Dlatego Bóg, będąc wszechwiedzący, przewidział dramat tego, co utworzył. I ta modlitwa eucharystyczna Wielki Czwartek u Jana Ewangelisty, aby byli jedno. To prawie dwa rozdziały. Modlitwy i błagania. Wiem, że po mnie przyjdą drapieżne wilki. Jestem oblubieńcem, który kocha i czeka na swoją winicę. Obserwuję jej wzrost, kiedy z dziecka przeradza się w dziewczę, a z dziewczęcia w kobietę. Kiedy z tej, która pragnie się bawić, przeradza się w tą, która pragnie podobać się oblubieńcowi. Całym sercem obserwuję ten wzrost i jestem obecny we wszystkich doświadczeniach, które muszą kształtować moją oblubienicę wybłagodna. Dlatego, moi kochani, o tym musimy pamiętać, że ani Kościół, ani my, wierni, nie będziemy wolni od wszystkich doświadczeń,
które mają kształtować oblubienicę i Ciebie, abyśmy byli godni. W cudzysłowie pech tak chciał, że doczekaliśmy czasu ogromnej próby dla oblubienicy, która wypowiedziała nieposłuszeństwo Bogu. Kościół katolicki jawnie to czyni, już zaczął to oficjalnie przed II wojną światową, a po Soborze II Watykańskim po prostu w ciemno leci przepaść. Łatwiej nam to jest znieść, bo Bóg poprzez historię pokazał mi to wszystko, że to się wydarzy. Dał tyle objawień. Ogromną pomocą jest dla nas Matka Boża Squito z Ekwadoru. Jej XVII-wieczne, początek XVII wieku, 608, 610, 628, orędzia o dramacie Kościoła i świata. To, co się stanie. Jak ktoś słuchał orędzi Katarzyny Emeryś i czytał je na pierwszej połowie XIX wieku, to mówił, że ona głosi herezję. A Pan Jezus powiedział, przyjdzie czas, że w Kościele katolickim ostatnia Ewangelia świętego Jana nie będzie czytana po mszy świętej. Macie czytaną? Nie macie. Ani was to nie rusza. Pokazuję wam teksty. Wy mówicie, ty jesteś jeszcze gorsi niż tamci, co ją tłukli, że ona głosi herezję. Był ksiądz przy łóżku, słyszał orędzie. Choćbym słyszał, tak nie uwierzysz. Mamy w koło Macieju zorganizowaną ruinę. Idziemy w ciemno i w zaparcie. Dlatego mamy takie cudowne orędzie, gdzie Pan Jezus mówi: przyjdź, oblubienico, pokaż mi, co oni ci uczynili. Kilkakrotnie najmilsi synowie Pana Jezusa, przywódcy zdrajcy, są przeklęci w orędzia. Bądźcie przeklęci za to, coście uczynili mojej oblubienicy. Pragnę więc, aby moja oblubienica pamiętała o mojej obecności, moim oczekiwaniu i moim życzliwym spojrzeniu, którym sprawdzam, czy jest już dosyć dojrzała do godów, aby mogła zamieszkać wraz ze swoim oblubieńcem wiecznej radości. Matka Boża przestrzega, a jak zabraknie wina na godach Kani Galilejskiej, to, co Bóg przepowiedział na kartach Pisma Świętego, to, o czym mówi w naszych orędziach, na czas ostateczny, to się wszystko dzieci wypełni. Wkroczy bezpośrednio w historię Kościoła, kiedy nasi przywódcy zrozumieją, że służąc dwom Panom, zostali oszukani. Kościół musi zacząć sam wołać do Jezusa: oblubieńcze, przyjdź. Na razie słyszy wynocha: ambona nie dla Ciebie, tabernakulum nie zdziwiaj do domu katedycznego. Dlatego długa droga tej naszej bitwy, ponad 12 lat, przyjdzie nam formować siebie, uczynić siebie narzędziem Ducha Świętego i poprzez człowieka Bóg chce dokonać przemiany tego świata. Parę myśli z kolejnego punktu. Jeszcze z 10-15 minut. Kiedy Bóg nam powyjaśniał rozumienie duchowe Jego w sobie, że jest cały czas z Tobą, kiedy nam wyjaśnił,
realną obecność tabernakulum, tu przypominam, duchowa obecność w tobie, on to mówi, jest na trzech poziomach. Pan Jezus mówi. Pierwsza, gdy jesteś własce uświęcające. Jest cały czas tak blisko siebie. I te łącza są perfekcyjne. Drugi rodzaj to są upadki, podnosimy się, poprawiamy, ale są przerwy na foni. Trzecia, najmniej owocna, to trwanie w grzechu. Bóg o człowieku, który poszedł na dno, nigdy nie zapomina, bo akt twórczy go zobowiązuje i dusza, żeby o niego dbać i walczyć. Walczy o niego. Tylko wolitywność jest tak niekorzystna, że wiele łaski nie przebija. W tabernakulum mówi Pan, że jest inaczej troszkę, że jest dla wszystkich. Dla tych, co są własne, dla tych, co grzeszą i dla tych, co też nie wierzą. I tam potrzeba wiary, że idziesz do kościoła i wierzysz, że Bóg naucza, tabernakulum uzdrawia. I stąd też w wielu życiorysach świętych, współczesnych czy nawróconych ludziach słyszymy, nie wierzył, czytałem o takim Żydzie francuskim, czekał na katolika, ten się spalniał, stanął koło kościoła, wszedł, było wysłać Santissimum, poklęczał kilkanaście minut, w ogóle nie wiedział, o co to chodzi, wyszedł wierzący. I stał się katolikiem. Tylko przeciwnik dobrze wie, jaką potęgą i mocą na ziemi są świątynie i tabernakula. Co robi? Niszczy to wszystko. Tam, gdzie się da, to budynek kościoła do betonu, do ziemi, a tam, gdzie się nie da, tworzy się teologię modernistyczną, jak jest skazane, żeby Pan był na uboczu w piwnicy, a tam wszyscy polecą na modlitwę jeden za drugim. Natomiast na górze pozwólmy sobie człowiekowi tańczyć. I tak oto sprowadza się na waszych oczach Pana Jezusa do piwnicy Kajfasza, wiąże go przy słupie i całą noc na niego plują albo muchy, albo myszy, bo tam nikt nie przychodzi. Strategia Boga w tej bitwie jest bardzo prosta. Jeśli przybędzie na ziemi wielu Chrystusów, ziemia jest uratowana. I w tej idei łaski, koncepcji łaski, Bóg mówi, ty masz być Chrystusem. Współpatron wielkiej nowenny uwolnienia, ksiądz Dolindo Ruotolo, usłyszał od Pana Jezusa. Ty masz być Ruotolo Jezus, a ja się będę pisał, nazywał Jezus Ruotolo. Masz iść drogą naznaczoną przeze mnie i wtedy staniesz się łaską. Chodzącym źródłem łaski, mną. Radzę o nim przeczytać życiorys, jego żywot. 20 lat przeszło pozbawiony kapłaństwa, nie rzucił sutanny. 20 lat nie odprawiał mszy świętej. Jak szedł odprawiać pierwszą mszę świętą, to krzyczał po ulicy, że mogę iść mszę odprawiać. 2 lata siedział w więzieniu inkwizycji. Wszyscy na niego pluli. Oczywiście, że Pan Bóg mu dawał odpoczynek. Był ordynariusz na Apolu, który był z nim zachwycony. Wysłał do kapłanów. Następny przyszedł, topił jak psa. Glosaria pisał na kartce, czasami kilka zdań, czy kilkanaście, komuś myśli o kimś. 200 tysięcy napisał. Na ulicy, bo później nie mieszkał przy plebanii, w swoim domku, pokoju, na ulicy były kolejki cały dzień do spowiedzi, rozumiecie? Więc
Dlatego nie oczekujcie, że będziecie mieli idealne warunki do bycia synami łaska, że pan Piotr będzie mówił, ja jestem Piotruś Jezus, dywany, panowie, obsługa, full wypas obsługi, grzesznik sam opowie, bo ja jestem gość Jezus. Nie, nie, dzieci. Przeczytajcie tę książkę, żebyście zrozumieli, co nas czeka. Mówię tak delikatnie, bo też, bo rozumiecie, nie może być uczeń nadmistrza. Nie chodzi o formę władzy, tak dalej, nie, nie. Tylko drogę oczyszczenia dzieci. To jest całkowicie co innego. Czytałaś słowa mojego apostoła o ojcostwie, jakim obdarzył was w moim synu, mówi Bóg Ojciec. Teraz posłuchaj słów Ojca, który wytłumaczy ci, co oznacza być synem. Świadomość mojego ojcostwa zobowiązuje dzieci do ciągłego zwracania się do Ojca i czczenia Go jako jedynego Ojca. To jest logiczne. Bo skoro Bogu Ojcu mówisz, Ojcze, to jest Twój jedyny tata. Czego czcić? O tym pragnę Wam powiedzieć. Wzorem dla każdego z Was jest Jezus, mój Syn Pierworodny, przez którego i w którym powołałem do życia wszystkich moich synów i wszystkie moje córki. To jest logiczne i proste. Trójca jest jednością, Bóg Ojciec to pięknie przedstawia. Mówiąc o waszym pochodzeniu, powołaniu, będę jednak określał każdego z was mianem syna, abyście pojęli głębiej i zapamiętali, że waszym powołaniem jest staniem się synem łaski, czyli kopią Chrystusa, inaczej kolejnym Chrystusem na ziemi. Wy jesteście wychowani liturgicznie, bracia i siostry. To jest przekręt totalny po soborze względem tradycji Kościoła. Bo w niebie nie ma podziału mąż, żona, siostra, brat i siostra. Nasza bytowość jest nie w tych kategoriach. Dlatego mówi Bóg Ojciec, będę do was mówił mianem syna. To jak się kapłan na ciebie was zatrzymał, to nie mówię bracia i siostry, módlcie się, módlcie się bracia, aby moją. To jest całkowicie, my jesteśmy na spotkaniu niebiańskim, nieba, msza święta. Tu nie obowiązują tak zwane odniesienia demokratyczne, dzieci. Masoneria dała tę truciznę, ale zapytać się masonów, czy jest jakaś kobieta na wyższych stopniach. Mają swoje jak kobiety, ale tylko w półeczkach damy. Mój ostatnio bliski kapłan był na symbozjum. No chyba go w malinę wciągnęli, bo się go pytam, kto był. Było bardzo dużo dam. A pytam się, czy były w strojach? Tak, no toś bratku poszedł w maliny. Było bardzo dużo dam. Sam się kapnął, że to środowisko było wielce podejrzane przy tematach nieprawdopodobnie chrześcijańskich. Więc Pan Jezus, Bóg Ojciec mówi, będę was nazywał mianem syna. Jezus jest moim synem z natury. Zrodzony, a nie stworzony. Rozumiecie? Wy wszyscy tu jesteście obecni moimi dziećmi z ducha. Jeśli byłby tu mój syn czy córka, to musiałbym powiedzieć, Łukaszku, jesteś z natury moim synem. Jak ktoś zna język, o kurczę, ksiądz Natanek się przyznał, że ma syna. Błogodzimy konkretnie. Jezus jest moim synem z natury, a wy z łaski poprzez chrzest. Aby teraz rozumiecie,
Dlaczego tak ogromny idzie nacisk na Kościół katolicki, żeby nie chrzcić teraz jako dzieci, nie chrzcić, tylko dorosłych? To już kraje Beneluxu ćwiczą, to już jest perfekcyjnie wprowadzane, jest już zakaz Komunii Świętej dzieciom w 8 lat, to wszystko perfekcyjnie przygotowane, by przez 20 lat w człowieku nie działała żadna łaska. I wszystko przeniesiono na przestrzeń myślenia, rozumu. Jeśli ja będę chciał, to ja wybiorę. Dziś ta bitwa jest tak perfekcyjnie przygotowana, że ani się nie obudzicie i nagle zobaczycie, że nie ma Kościoła katolickiego, rozumiecie? Że to, w coście wierzyli, to, coście widzieli, tego nie ma. Więc my jesteśmy synami Boga Ojca z łaski poprzez chrzest święty. Chrzest powołał was jednak do postępowania we wszystkim za moim synem. A macie to czynić poprzez słuchanie Jego słowa i naśladowanie Jego uczynków, a także poprzez przyjmowanie Go w świętych sakramentach, które przemawiają do was wewnętrznie. Biedni są protestanci, bo odrzucili sakramenty. Dzieci nie karmią się. Oni stoją w miejscu. Dopóki będę żył, będę wam przypominał wizję Katarzyny Emeryś. Piekła na jednej półce widziała w czyśćcu tylko dobrych Żydów, świętych, ludzi sumienia. A tam więcej nie ma ani, a resztę wszystko siedzi w piekle. Dlatego nie dziwcie się, że na waszych oczach toczy się walka o Słowo Boga. Czy Bóg mówi? Ile trudu poświęciła nasza konferencja episkopatu, żeby napisać list pasterski o Słowie, o objawieniach prywatnych. W każdej chwili da się powiedzieć, że oni nigdy nie atakowali dzieła Katanga. Nigdy. Tylko są mistrzowie w pisaniu. A jak dzieło wyrośnie, myśmy przestrzegali, ale myśmy nie zabronili, czyli byliśmy, panie Łukaszu, za. To się teraz tak pisze pisma, jak napisali 2 lata temu do Włochów. Tam Rzym wydał pismo, szybko gazety puściły. Nie, że nie ma objawień, ale się zaleca, by nie jeździć, nie jest pewne, jest sprawdzone. Co się stało? Do Międzygorie jeździ tylko 20% Włochów, co jeździło. Zostali teraz im Polacy. Przedtem nam wyganiano nas, gdzie my tam na Wiolicy jeździli, szanować wszystko, bo tu do Włosi przyjeżdżali, tylko Włosi, a my jak psy. A teraz za rękę łapie Polaka i do najlepszych hoteli wprowadzają. Jeden dokument, który w zależności jak popłynie, będzie można tłumaczyć. Więc nam pozostaje słuchanie słowa Jego, Jego Syna mówi. 2. Naśladowanie uczynków. Dziś już problemu nie ma w Kościele katolickim. Ostatnie 2 synody pokazały, w jakim kierunku idzie teologia grzechu w Kościele katolickim. Też dzieci. Prawdopodobnie zniknie koncepcja dobra i zła i powiedzą wam, że wszystko, co robicie, jest dobre. Bo tak trzeba nazwać, zdefiniować historycznie te 2 synody rodziny. Wszystko, co robicie, jak żyjecie, jest dobre. I 3 punkt. Przyjmowanie świętych sakramentów. To jest nasze naśladowanie Zbawiciela poprzez fakt powołania nas do życia w Bogu poprzez chrzest święty.
Jezus przyszedł na ziemię, stanowiąc święty szlak do nieba. Chcę, aby każdy z was naśladował go w sposób możliwie jak najdoskonalszy i postępował za nim. Bóg nie mówi, żebyśmy byli w sensie 100% Jezusem. Zakładając naszą kulawość natury, Bóg w pełen miłości mówi o swoim życzeniu, że chce, aby każdy z was naśladował go w sposób możliwie jak najdoskonalszy. Bo Bóg zna uwarunkowania. Mówił o nich ostatnio, o naszych zdolnościach, możliwościach. Poprzez mojego syna zostawiłem wam odpowiedź na wszystkie pytania, jakie postawi przed wami życie. Wystarczy, że będziecie go we wszystkim naśladowali, a wypełnicie moją wolę na ziemi i połączycie się ze mną w niebie. Posłałem go na świat, aby świat przez niego został zbawiony. Każdy z was, który w sercu nosi imię mojego syna, odkupiciel, jest powołany do złożenia i poświęcenia swojego życia w służbie braciom. Mamy własne wybrania przez chrzest. Pierwszy punkt to, moi drodzy, uwielbianie Boga. Drugi, poświęcenie służbie braciom. Nie będziemy rozliczani ze zgromadzonego kapitału, z wybudowanego domu, z pomnożenia działek, tylko ileś mi ludzi uratował, kogoś mi przyniósł. Znacie to jeszcze parę lat, tę przestrogę, jaką mi Pan mu powiedział, kiedy byłem na fali budowania i to wszystko rosło. Ale Bóg mówi, ja ci kazałem się, zajmij się zbawianiem dusz. Ja się nie zapytam, ile się budował bram, mostków, ile zrobiłeś łazienek, ile masz pokoi, co było na stole dla pielgrzymów. Przemienił całkowicie moje patrzenie, zwrócił oczy na niego. To ja ci przyślę ludzi. To ja ci przyślę pieniądze Szymona z Cyreny. To ja cię obronię. Taki plan mi Bóg przedstawił. Dlatego się nie dziwcie, że tyle się modlimy, że płonie tyle świec, ona nie jedną osobę nawróci, pomoże innym dotrzeć, to Bóg ma ukryte plany, że tylu nas było w niedzielę, jak się modliliśmy. Dziś tylko przekazuję to, co mi siostra moja przekazała delikatnie o naszym ukochanym gościu. Był przypadkowo, jest tutaj, to nie moja kompletnie zasługa, rozumiecie. Bóg mów, zachowaj tylko przestrzeń mojej woli, nie wyprzedzaj mojego słowa, nie próbuj tworzyć własnej koncepcji Kościoła. Dlatego wam bardzo dziękuję, że mnie już praktycznie nie podjudzacie takim hasłem, takie coś. Do mnie tylko przyjdź o błogosławieństwo, o modlitwę. Ja nie chcę słyszeć, co się tam dzieje. Po co mi to? Szatan wie, jak mnie podjudzić. Żebym później na ambonie po prostu znowu sobie pociągnął scyzorykiem czy brzytwą po kimś. Mam tak mówić, że ci, którym czasami trzeba było pociągnąć scyzorykiem, że muszą oni przyjść nawrócić, rozumiecie? Bo jak będę pociągał scyzorykiem, oni nie przyjdą. Ja nie spełnię misji Boga. I część z was, który ma podobną naturę jak ja, będzie się cieszyć, klaskać dłonie, ale co z tego dzieci, nie ma nic. Stworzymy tylko wspólnotę, która sobie utrzymuje się w swoim duchu, ale będzie wspólnotą trupem. Nie urodzimy nigdy nikogo, bo Bóg tam, gdzie jest scyzoryk, nie da dzieci łaski.
Czyli tylko z tej perspektywy idzie wytłumaczyć wasze wytrwanie w małżeństwie, że masz uświęcić żonę czy męża, a nie uciekać? Czy moje w kapłaństwie? No to co to? Czepnąć sutanną i będę miał spokojnie siedzieć, że? Bóg dał takie powołanie, trzeba wytrwać. I tylko Jego prosił pomocy. Powołanie chrześcijanina jest powołaniem do naśladowania życia mojego Syna, aby jak najwięcej ludzi, dusz ludzkich zostało zbawionych. Kościół teraz przyjął taktykę jaką? Że wszystkim odszczepieńcom, heretykom mówi, że mają prawdę i oni mają duże osiągnięcie w kulturze chrześcijańskiej i zbawiają ludzi. Dramat, dzieci. Rozumiecie? Dramat. Teraz naszego przywódcę słucha protestant, nawróci się, będzie głębiej w pogłębie, jeszcze bardzo zło nie wyjdzie. To jest dramat tej drogi, którą dzisiaj idzie Kościół katolicki. W związku z tym, jaki macie efekt? Macie puste świątynie, bo łaska tu już nie wchodzi. Wychodzą jeden po drugim. Sprzedajecie kościoły, a oni kłamią, że mają plany duszpasterskie. Jak mnie może Niemiec pouczać, czy Holender, czy Francuz o kierunku kościoła, jak on u siebie nie ma nic poza gębą i rozpalonym pyskiem. Ma tylko ideę. I to jeszcze swoją niebożą. Naszym zadaniem jest zbawiać ludzi wszystkich w Chrystusie. Jeśli w sercu nosi moją wolę, wtedy jestem godzien, wtedy jest godzien swojego imienia. Synowie Boga i córki nie dążą do własnej chwały, ale szukają tej chwały, która im została obiecana, chwały swego Ojca w niebie. Jutro wytłumaczę ci, co oznacza być moim synem. Błogosławię cię, Ojca i Syna, Duchu Świętego. Amen. I ja Państwu też mówię w tym momencie. Amen. I zapłać.